Cześć, z tej strony Ucek. Witajcie na moim kanale. Kolejny case dla iPhone'a XS Max, a mianowicie produkt od Spigena o nazwie Core Armor, czyli ciekawy, czarny etui, czarny case właśnie dla nowego iPhone'a, czyli tej większej wersji XS Max. Cóż, jak wygląda, jak do z dopasowaniem? Później oczywiście w kolejnych filmach informacje, do jakich szkieł pasuje, ale to będzie niedługo. Oczywiście case od pancernika był, więc wielkie dzięki im za podesłanie. Czym chce nas zachwycić, co jest na plus w tym case'ie? No oczywiście tak, jak to w Spigenie. Norma Mild STD 810G 516.6, czyli przetestowana przez armię amerykańską, jeżeli chodzi o kwestię wytrzymałości tego case'a. Oczywiście technologia poduszek powietrznych, czyli Air Cushion Technology, oraz oczywiście w środku taki wzór pajęczyny, który powinien również chronić i bardziej rozpraszać siłę ewentualnego uderzenia. Oczywiście Spigen, jak to Spigen zapakowany w biało, pomarańczowe opakowanie. Dobra, zobaczmy, jak on wygląda, co w środku, co tym razem dostajemy właśnie od tej marki, jak wygląda ten case. Oczywiście zapakowanie tak jak zwykle, czyli pudełko, folia, no i sam case. Zasadniczo, jak on wygląda. Case jest z TPU albo czegoś tym podobnego. Jeden odlew, chociaż może wyglądać jakby to było kilkuczęściowy case, ale tak się nie dzieje. No i cóż, mamy go jakby złożone z trzech rzeczy. Tu mamy taką jakby falę, którą czujemy pod palcem. Tu mamy część, która jest bardziej szorstka. No i dookoła w miarę gładka część z TPU. Co warto od razu zauważyć, że przyciski są ażurowe, czyli mogą się jakieś ewentualne paproszki zbierać. To samo w przypadku przycisków głośności. Widzicie mój palec. Jest dosyć gruba ramka wokół aparatu, jak i również nawet jeszcze ona odstaje ponad case, to zaraz sobie zobaczycie. W środku oczywiście poduszki powietrzne, o których mówiłem, w każdym rogu takowa się znajduje i chroni, czyli pochłania w jakimś to sposób uderzenie. No i ten wzór pajęczynki, który też powinien nam rozpraszać siły. Dobra, jak wygląda sam smartfon w tym otóż to case'ie? Wkłada się go dosyć łatwo po wrzuceniu. Pierwsze co, zaczniemy oczywiście, myślę, że od aparatu w przypadku iPhone'a, gdyż jest to najbardziej nefralgiczna część. No jak widzicie, spokojnie 1,5 do 2 mm mamy zabezpieczenie. Z racji tego, że no, ten aparat odstaje, to tutaj case go nam chroni i nie powinno być problemu, jeżeli chodzi o położenie na płasko. W miarę sensownie leży, widzę, ale jest tu ewentualnie jeszcze dodatkowy prysznic, który chroni. Reszta tyłu, no, dla mnie trochę design jest dziwna. Ja bym ją zrobił jednokolorową. Tutaj widzę, że się w jakiś sposób Spigen chciał poszaleć, że tu jest bardziej część taka szorstka, tutaj jakaś taka falka czy coś w tym stylu. No, kwestia jak zwykle gustu i designu. Przyciski. Dostęp do tego przycisku, który służy nam do wyciszenia, jest, ale oczywiście musicie użyć paznokcia. Kwestie samych przycisków głośności, no to trochę siły trzeba użyć. Nie są może takie mega wygodne jak niektóre, które w case'ach, których już sprawdzałem i testowałem, więc pod tym względem troszkę tutaj jest dosyć twardo, ale nie no, spokojnie działają, trzeba się przyzwyczaić. Oczywiście góra, jak to w iPhone XS Max, nic tutaj mamy, po prostu płaska powierzchnia, dół, o tutaj może mały, niezbyt ładny kawałek odnośnie odlewu, ale widocznie sądzę, że większość tak ma, gdzieś ten odlew musi się kończyć i zaczynać. Dostęp do głośników w miarę rozsądnie, jak widzę, jest to zrobione, głośnik, mikrofon ok. Jeżeli chodzi o port Lightning, nawet jakieś takie większe wtyczki spokojnie zamontujecie. Od frontu mamy oczywiście delikatny pasek, podwyższenie wokół ekranu, czyli położenie smartfona całkowicie płasko, bez żadnego szkła, folii, czegokolwiek na nim, nie powinno go w żaden sposób uszkodzić, gdyż no mamy tutaj tak lekką ręką, myślę, że z 1,5 mm. No i jak to się prezentuje? Nawet całkiem minimalistycznie, przynajmniej patrząc od frontu, całkiem delikatna ramka chroniąca telefon. Wygląda to fajnie. Od tyłu byłoby super, gdyby to było jednolite, moim zdaniem, przynajmniej to jest moje prywatne zdanie. Jeżeli komuś się to podoba, może się podobać, może się mniej podobać. Ja akurat wyrażam swoje, więc od tyłu jest spoko, fajnie w dotyku. Może nawet, może już chyba wiem, do czego może być ta część, żebyśmy, jeżeli sobie przełożymy jakoś na bok smartfona, żeby nam się tu za bardzo nic nie ślizgało. Może o to chodziło, bo jest dosyć szorstka ta powierzchnia, ale też wygląda fajnie, fajnie za te takie paski tutaj bardziej błyszczące.
plastiku gumy, czy też TPU. Fajnie to wygląda, to mi się podoba. No szkoda, że nie jest jednolita albo w takim wersji, albo w takiej, ale tak już sobie producent to wymyślił. Odporność jest norma MIL-TSTD. Są poduszki powietrzne, jest z tyłu ten wzór. Myślę, że spokojnie case przetrwa większość zderzeń z rzeczywistością, znaczy się case przetrwa, ale bardziej telefon przetrwa je. No, wygląda to jak widzicie. Jak Wam się podoba, dajcie znać w komentarzu oczywiście. Jeżeli tylko macie ochotę, myślę, że można spokojnie też inwestować w tą opcję. Oczywiście case od pancernika EU, więc jeżeli chcecie mieć jakiś rabacik, no to na kod LUCEK5MAX macie 5 zł rabatu na akcesoria do iPhone'a XS Max, więc ten case, inne szkło, jakiekolwiek, zawsze piątaka możecie urwać. No myślę, że całkiem ciekawa opcja. No, gdyby no, to było jednolite, dla mnie byłoby już idealnie. Jakie jest Wasze zdanie o tym case'ie? Oczywiście piszcie w komentarzu. Macie jeszcze jakieś pytania, oczywiście kolejne również niedługo. Szkła, co do czego pasuje, ale to u mnie norma. Nadal macie linki do moich społeczności, profil na platformie Patronite, jeżeli chcecie wesprzeć rozwój tego kanału. Oczywiście jak film Wam się podobał, łapka w górę, zawsze się przyda. No i cóż, na dzisiaj tyle. Krótki film, Spigen Core Armor dla iPhone'a XS Max. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło. Hej!